W roku 2015 rozpocznie działalność nowy unikatowy ośrodek badawczy. Na północ od Hamburga, Europejskiego Centrum Przemysłu i Nauki, powstaje międzynarodowa instytucja, która przyciągnie najlepszych naukowców z całego świata. Od ośrodka synchrotronowego DAISY w hamburskiej dzielnicy Barenfeld będzie przebiegał blisko 3,5-kilometrowej długości system tuneli, który w miejscowości Osdorferborn rozgałęzi się, kończąc swą trasę w miejscowości Schinefeld w kraju związkowym Schleswig-Holstein. Będzie on mieścił akcelerator i urządzenia wytwarzające światło europejskiego lasera rentgenowskiego. Laser na swobodnych elektronach European XFEL będzie generował ultrakrótkie błyski promieniowania rentgenowskiego o największej intensywności na kuli ziemskiej. Tunele systemu łączącego podziemną halę eksperymentalną w Schinefeld z początkiem akceleratora w DAISY będą przebiegać od 6 do 38 metrów pod powierzchnią Ziemi. Dodatkowe wejście do tunelu będzie zlokalizowane w miejscowości rozgałęzienia w Osdorferborn. To unikatowe na skalę światową urządzenie pozwoli badaczom filmować przebieg reakcji chemicznych, określać atomową strukturę cząsteczek i robić trójwymiarowe zdjęcia nanoświata. Laser rentgenowski pozwoli odtworzyć w laboratorium warunki panujące we wnętrzu planet i gwiazd. Jest to warta miliard euro inwestycja w przyszłość. European XFEL jest wspólnym międzynarodowym przedsięwzięciem silnie związanym z ośrodkiem DAISY, który otrzymał znaczne fundusze na realizację tego projektu z budżetów niemieckiego Ministerstwa Nauki, miasta Hamburga i kraju związkowego Schleswig-Holstein. Największy wkład wśród partnerów zagranicznych wnosi Rosja, pokrywając blisko 1/4 całkowitych kosztów. Urządzenie tak wielkie i złożone nie może powstać jedynie przy udziale jednego laboratorium czy kraju. Do tego potrzebna jest współpraca międzynarodowego zespołu specjalistów z różnych dziedzin nauki, którzy wspólnymi siłami osiągną zamierzony cel. Promieniowanie rentgenowskie generowane przez laser European XFEL otwiera całkowicie nowe dziedziny badań. Ponad 100 lat po odkryciach rentgena w obszarze aglomeracji Hamburga powstaje źródło, którego szczytowa jasność widmowa przewyższy miliardy razy jasność większości najnowocześniejszych źródeł rentgenowskich. Ze skutkiem dziś niewyobrażalnym. Impulsy promieniowania rentgenowskiego z lasera European XFEL będą tak krótkie, że pozwolą filmować przebieg reakcji chemicznych. Czasy ekspozycji rzędu ułamków pikosekund gwarantują, że zarejestrowane kadry nie będą rozmyte. Tu w Hamburgu budujemy europejski laser rentgenowski, urządzenie rodem niemal z science fiction. Jest ono czymś w rodzaju bardzo szybkiej kamery, która pozwoli otrzymywać holograficzne obrazy ruchu atomów i molekuł. Laser European XFEL będzie emitował impulsy około 27 tysięcy razy na sekundę. Wcześniej badacze na całym świecie mogli tylko marzyć o podobnych możliwościach eksperymentalnych. Niezwykle ważne jest to, że mamy do czynienia z wielkim przełomem i że Europa jest w tym projekcie, i to od samego początku. Uważamy za szczególnie ważny fakt, że tego rodzaju projekt realizowany jest nie tylko w USA czy w Japonii, ale również w Europie. Laser European XFEL przyciągnie do Hamburga naukowców i studentów reprezentujących wiele nauk przyrodniczych, a wyjątkowe możliwości, które oferuje, będą stanowiły inspirację, zwłaszcza dla nowych generacji naukowców, dla nowych pomysłów. Parametry lasera European XFEL będą szeroko wykorzystywane w wielu dziedzinach nauk przyrodniczych, od fizyki i chemii poprzez inżynierię materiałów, geologię, aż do nauk biologicznych. Otworzy też nowe perspektywy dla przemysłu, na przykład oferując nowe możliwości opracowywania nowych nanomateriałów, których wymiary mierzy się w miliardowych częściach metra. Laser European XFEL stanie się fantastycznym narzędziem dla naukowców, a natężenie światła pozwoli przeprowadzać eksperymenty, o których dzisiaj nie możemy nawet marzyć. Co bardziej ekscytujące, będziemy mogli sprostać nowym wyzwaniom badań eksperymentalnych. W hali eksperymentalnej lasera European XFEL badacze będą mogli wnikać w najmniejsze szczegóły procesów życia. Laser rentgenowski pozwoli im śledzić w czasie rzeczywistym ruchy biomolekuł i przebieg reakcji chemicznych, co pozwoli lepiej zrozumieć procesy atomowe. Pozwoli to także usprawnić nasze codzienne życie, przyczyniając się na przykład do opracowania skuteczniejszych lekarstw, bardziej przyjaznych dla środowiska filtrów gazów spalinowych czy katalizatorów, w odpowiedzi na światowe wyzwania. Wyobraźmy sobie, że mamy dwa zdjęcia z meczu piłki nożnej. Pierwsze, gdy mecz się zaczyna, drugie po zakończeniu meczu, gdy widzimy wynik końcowy. Jest to ogólny obraz dzisiejszego stanu wiedzy chemicznej i biologicznej. Wiemy, jaki jest rezultat, ale nie wiemy, jak został on osiągnięty.
Laser European XFEL pozwoli nam zarejestrować każdą sekundę całego meczu. Inaczej, każdy etap reakcji chemicznej. Mamy nadzieję, że dzięki tej wiedzy będziemy mogli ulepszyć funkcjonowanie urządzeń takich jak baterie słoneczne, czy poprawić działanie farmaceutyków. Rozpoczęcie robót budowlanych w Schinefeld i w Hamburgu w styczniu 2009 roku wyznacza początek jednego z największych naukowych wyzwań naszego wieku. Laser European XFEL będzie wspomagał poszukiwanie odpowiedzi dla jutra. Od 2015 roku międzynarodowa społeczność badawcza wraz z DAISY podejmie te wyzwania. Witamy u źródła światła przyszłości.